Олі, на жаль, перемога не робиться під якусь дату. У понеділок представник центру білоруської солідарності Аліна Кош. Робили лоту про Білорусі і свій лотом закажу. Wrażenie dla reżimu białoruskiego i naprawdę bardzo duże, on był tak brutalnie... Przede wszystkim zakaz tranzytu samolotów na terytorium Białorusi, zamknięcie faktycznie możliwości przelotu nad Białorusią w związku z groźbą zatrzymania, spowodowania lądowania przymusowego samolotów. No, może być odłączenie systemu SWIFT i to też słyszymy głosy z Unii Europejskiej. No nie, no to jest bardzo mocne uderzenie. A trzeba pamiętać, że 64% Białorusinów w ramach projektu GŁOS, takiego demokratycznego instytutu, zagłosowali za tym, żeby Białoruś została odłączona od systemu SWIFT, finansów, możliwości przepływu finansów. Bo my stawiamy za cel, żeby reżim nie miał środków dla dofinansowania aparatu represyjnego. Стародавней литовской погоды не разбить.